Cześć! Przyszedł czas na ostatni odcinek dotyczący modelowania pokoju. Nie jest to ostatni odcinek dotyczący pokoju, ale tutaj kończy się modelowanie. W tym przypadku widzicie fragmenty fotografii, które pokazałem w pierwszym kursie, które pokazują dokładnie odmierzone elementy związane z kolumnami, a także dokładnie zmierzoną kolumnę, tą najbardziej złożoną, czyli tą znajdującą się przy drzwiach. Na samym początku odznaczamy zaznaczenie, żeby móc tworzyć oddzielne elementy i nazywamy ten obiekt w odpowiedni sposób: SM jako static mesh, sala i podkreśnik 108, 109 w sumie w tym przypadku, ponieważ będzie dużo sal, dlatego po podkreśleniu używam numeru sali, aby je odróżnić od siebie. Teraz tworzymy kolumny jako oddzielny obiekt. Można je wyciągać z boksa będącego pokojem, ale ja zrobię je oddzielnie. Też to jest łatwiejsze i w sumie równie optymalne, czy nawet być może bardziej optymalne niż wyciąganie z bryły pokoju. Wielkość to jest 60x50 cm, no i 3 metry jako wysokość. Już sobie policzyłem, gdzie powinienem je ustawić, dlatego możecie spisać przesunięcie, klikając prawy na narzędzie przesuwania i pisać dokładne położenie, tak jak jest w pokoju, ponieważ sprawdziłem je wcześniej i pasuje dokładnie z tymi ustawieniami. Ale ponieważ mamy dwie kolumny, stworzę od razu też tą drugą, mniejszą, która znajduje się w okolicy okien. Delikatnie trzeba pamiętać, że od okien ona odstaje, więc będzie też widoczna z innych stron. To jest istotne przy optymalizacji modelu pod koniec. Tutaj to jest 40x40 cm, no i 3 metry wysokości jak wcześniej. Tutaj również wiem, gdzie ją dokładnie ustawić, więc możecie te wartości spisać i zobaczyć, że pasuje niemalże idealnie tam, gdzie jest w rzeczywistości. No i 0, ponieważ shell jest trochę szerszy, ale pokój ogólnie podłogę ma na wysokości 0. Teraz, aby ułatwić sobie pracę, nie wchodzić do pokoju co chwilę i wychodzić, stworzymy izolację, czyli ukryjemy wszystkie elementy za wyjątkiem zaznaczonych kolumn i teraz możemy działać na samych kolumnach. One, nie zmieniając ich położenia, będą dokładnie w pokoju, tam gdzie je ustawiliśmy, natomiast pokój nam nie zasłania operacji, które będziemy teraz stosować, a musimy je podzielić, aby stworzyć wypustki kolumny w sumie przy suficie na boki oraz jeden element, który łączy te kolumny ze sobą przez środek pokoju, taka rynienka, nie wiem czym dokładnie to jest. Ta kolumna prawdopodobnie jest kominem, chociaż pewności nie mam, bo jest dosyć wąska. Być może to jest tylko kolumna, która utrzymuje ściany, ciężko powiedzieć. Ale nie jest to istotne w grafice, bo nie robimy wnętrza, nie będzie Mikołaj nam wchodził chyba w gameplayu przez komin, zobaczymy. Ustawiamy 5 cm od sufitu, więc 295 cm to jest właściwa wysokość, to natomiast ustawiamy nieco niżej, tak jak kolumna wymaga wysokości, aby stworzyć wypustki na prawo i na lewo, więc to jest taka wysokość. No ale żeby stworzyć ten element, tą linijkę, która łączy tą kolumnę z tą, wymagamy jeszcze dwóch podziałów, ale ponieważ dwa podziały były poprzednio, wystarczy, że naciśniemy przycisk Connect. On pamięta poprzednie ustawienie względem liczby, a także innych ustawień cięć, więc jeżeli chcemy zastosować to samo cięcie, to po prostu zamiast wchodzenia do opcji najszybciej klikamy przycisk Connect i on zastosuje te same ustawienia, które były wcześniej. Ustawiamy mniej więcej na środku, ponieważ 50 dzieli się na pół, ale później na kolejne pół jest trochę trudniejsze, więc ustawiam z dokładnością do centymetra, do 3 cm około. Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby dobrze wyglądało. No i jeszcze jedno cięcie, ponieważ kolumny, które wyciągamy w bok, nie są całej grubości kolumny, tylko jej części. Większej, ale tylko części. Nie są dokładnie grubości tej kolumny. To jest wszystko w przypadku kolumny znajdującej się przy drzwiach. To też trzeba pamiętać, która jest przy drzwiach, bo ona jest bardziej złożona i jest większa. Teraz zajmiemy się kolumną, która znajduje się przy oknach. Konwertujemy ją również na edytowane poligony, aby mieć możliwość dodawania krawędzi. Jeżeli chcecie mieć możliwość dodawania krawędzi, ale mieć dostęp też do ustawień boksa, możecie dodać modyfikator Edit Poly, a nie tylko konwertować do Editable Poly. Wtedy to będzie modyfikator, który można usunąć w
każdym możliwym momencie. My będziemy używać tych modyfikatorów przy teksturowaniu, przy nadawaniu materiałów, ale to później, ponieważ będziemy dzielić fragment obiektu na kilka niezależnych elementów w teksturowaniu, bo będzie to łatwiejsze, ale to dopiero w następnych odcinkach. Teraz robimy kolumny. Tutaj też jest wyjście w prawo i w lewo od kolumny, ale jest z grubości kolumny, więc nie potrzebujemy dodawać na bokach dodatkowego cięcia, tylko z przodu, ponieważ potrzebujemy podobnych cięć, jak były na poprzedniej kolumnie, żeby stworzyć właśnie ten element łączący te dwie kolumny ze sobą. Ustawiamy tą samą szerokość tego wycięcia, aby pasowała do siebie, żeby nie była zwężana na długości pokoju. Więc tutaj w tym przypadku kolumna jest mniejsza, więc trochę więcej zajmuje to wycięcie, ale mniejsza o to. Ustawiamy wartości lepiej do okrągłych. Widzicie, że jest lekko przesunięte, ale właśnie mniej więcej tak to wygląda w rzeczywistości. Może nie aż tak, ale nikt tego nie zauważy. Ważne, żeby była ta sama wielkość. Przed połączeniem kolumn ze sobą, czymkolwiek, one są teraz oddzielnymi obiektami, więc trzeba poprzez attacha połączyć je we wspólny jeden obiekt. Obiekt z dwoma elementami, ale obiekt jeden. W taki sposób można teraz działać między obiektami, łączyć je i modyfikować między sobą. Tutaj połączę, stworzę tą rynienkę między tą kolumną a tą drugą przy pomocy, tak samo jak dzieje w oknie, bridge'em. Tylko że w tym przypadku bridge działa trochę inaczej. On dodaje łączenie, a nie usuwa otwór. No bo to zależy. Tutaj stworzyło tak jakby most, czyli faktycznie tak jak nazywa się modyfikator. Teraz trzeba stworzyć te kolumny, które są przy suficie, te belki, które idą na boki, przy pomocy extruda. Ta kolumna jest szersza, więc ten ekstrud jest mniejszy, aby dokładnie dotykał ściany bocznej, ale nie szela, tylko ściany wewnętrznej, to wymaga stworzenia długości 85 cm. Tutaj kolumna jest mniejsza, więc wymaga trochę dłuższego ekstruda. Naciskamy znowu opcję, ale zmieniamy tutaj ostatnią wartość na... zmieniamy wartość o 10 cm, czyli pierwszą wartość zmieniamy o 1. Podobnie w drugą stronę. Tutaj też, tylko że ta część jest znacznie dłuższa, bo to jest... te kolumny są po lewej stronie pokoju, nie na środku, więc jest znacznie większa odległość. 4 metry około, w przypadku prawie 6-metrowego pokoju. No i podobnie tutaj, tylko z różnicą 10 cm. No i pamiętajcie, że tam przy oknie to jest cała grubość kolumny, tutaj kolumna sama w sobie jest grubsza, natomiast belka jest cieńsza, ale bardzo zbliżona do tamtej po drugiej stronie pokoju. Ok. Tylko że tamta po drugiej stronie pokoju odstaje trochę od okien, natomiast ta przylega dokładnie do ściany. I widać to tutaj. Belkę znajdującą się przy oknach widać z zewnątrz, ponieważ ona odstaje, nie jest idealnie przy oknie, natomiast te kolumny i belki przylegają dokładnie i można teraz je zoptymalizować, ponieważ elementy, które przylegają dokładnie do ściany, są niewidoczne i tylko przeszkadzają. Trzeba je oteksturować, rozłożyć materiały, one są zupełnie niepotrzebne. Tym razem nie wybieramy przesuwania, tylko zaznaczanie, ponieważ przy zaznaczaniu nie będziemy mieć, przez przypadek, gdy myszka się ruszy, nie poruszymy, nie przesuniemy poligonu, tylko po prostu będziemy zaznaczać w łatwy sposób. Zaznaczymy wszystko, co przylega idealnie do ściany pokoju, ponieważ to będzie niewidoczne, więc nie jest zupełnie nam potrzebne. Jeżeli usuniemy, zoptymalizujemy dzięki temu model, a też nie będziemy musieli się martwić o materiały, które musimy nałożyć na obiekty, nawet jeżeli obiekty są niewidoczne, ale one tam są. A jak ich nie ma, to nie ma takiego problemu. No tutaj akurat Grow nam niewiele pomoże, więc pamiętajcie, że tutaj tej części nie usuwamy, bo ona nie jest przylegająca do ściany. Ona odstaje od ściany, bo karnisz jest między kolumną a oknami, więc trzeba pamiętać. No i usuwamy. Wygląda to tak. Jeszcze nie wszystko, bo jeszcze podstawa, która dotyka idealnie ziemi, więc te elementy też trzeba wyrzucić. Oczywiście można używać też specyficznych form zaznaczania, ale tutaj akurat nie będę tego wprowadzał, bo nie jest to potrzebne. To ja zaznaczyłem wszystkie krawędzie na ostrych kątach, na ostrych krawędziach.
tutaj. Wszystkie, które są poprzez dwukrotne naciśnięcie, bo dwukrotne naciśnięcie często zaznacza wszystkie, ale jeżeli natrafia na jakiś obiekt, który się rozdziela, tak jak ta belka przy suficie, on zaznaczy tylko jedną krawędź, która sąsiaduje z belką, bo nie będzie zgadywał, co my mamy na myśli poprzez zaznaczenie całej krawędzi, tylko po prostu daje nam możliwość poprawnego wyboru. Nie zaznaczam krawędzi, które nie mają poligonów po swojej stronie, tak jak w belce. U góry nie ma poligonów, bo go usunąłem. Dlatego nie zaznaczam drugiej krawędzi, bo chamfer działa tylko tam, gdzie poligony występują, gdzie się krzyżują. Jeżeli nie ma niczego, bo ten poligon został usunięty, to chamfer nie zostanie stworzony. Ale on nie musi być tworzony. On jest głównie tworzony po to, żeby oświetlenie dobrze współgrało. A jeżeli to jest oddzielny obiekt i nie łączy się ze ścianą bryły całego pokoju, to chamfer nie jest potrzebny. Na wszelki wypadek zaznaczyłem, ale to niewiele daje. Nie musimy zaznaczać tych krawędzi, które nie łączą się z żadnymi innymi poligonami. Tak jak tutaj na przykład zupełnie z prawej. Okej, myślę, że wszystko już jest dobrze zaznaczone, więc dajemy chamfera, ustawienia, tak jak wcześniej, czyli uniform, 1 cm grubości, zaokrąglenia, jeden podział, no i twarde zgięcie, nie zaokrąglenie, czyli 1. Jak widzimy, wygląda to dobrze. Znaczy wygląda może tutaj nietypowo, ale światło będzie z tym współgrało całkiem nieźle. Myślę, że to wszystko, więc możemy wyjść, na początku odznaczyć, a później wyjść z izolacji, żeby zobaczyć, jak to działa z pokojem. No i oczywiście kolumny nie są oddzielnym elementem, więc warto je połączyć z pokojem. A więc zaznaczam pokój, wybieram attach i łączę z pokojem, bo pokój już ma nazwę, więc łatwiej w taki sposób w tą stronę łączyć. No i teraz mamy gotowe elementy. Wyglądają całkiem nieźle. Teraz wystarczy jeszcze dodać jedną smoothing grupę na wszystko. Wygląda dosyć dobrze. Zaznaczamy poligony i zaznaczamy wszystko, aby dodać jedną smooth grupę i zamienić najlepiej na jeden identyfikator materiałów, bo materiałami zajmiemy się później, ale warto je przygotować. Na początku oczyszczamy wszystkie smoothing grupy i damy tylko jedną. No i jeden materiał ID, też jedynkę i enter. Tylko teraz, później będziemy to zmieniać. Wracamy na samą górę, możemy wszystko odznaczyć i teraz poszukać n-gonów. W jaki sposób szuka się elementów, które zawierają więcej niż 4 wierzchołki? Otóż otwiera się to narzędzie, wybiera selection i zupełnie po prawej, mając zaznaczone poligony, wybieramy 4, zaznaczymy większe i klikamy myszkę. Ona zaznaczy wszystkie elementy, obiekty, poligony, które mają więcej niż 4 wierzchołki. Jeżeli nic nie jest zaznaczone, to znaczy, że obiekt jest poprawny. Że ma może trójkąty, ma czworokąty, ale nie ma tak zwanych n-gonów, których silnik nie znosi. Musi wszystko zamienić na trójkąty. A prostokąty łatwo zamienić na trójkąty. A trójkątów nie trzeba. Więc o to właśnie chodzi. Na samym końcu możecie zobaczyć, że gdy naciśniecie 7, pojawiają się statystyki, liczba wierzchołków i poligonów. A tak wygląda rendering obiektu. Bez materiałów.